Witajcie, kochani, w mistycznym ogrodzie. Ja nazywam się Lili. Zapraszam Was na kolejny materiał z kropelką astrologii. Ale zanim przejdę do kropelki astrologii i rekomendacji, oczywiście witam Was serdecznie na kanale. Dzięki Wam ten kanał istnieje. Dzięki Wam wymyślam, słuchajcie, kreatywne rzeczy, żebyście się uśmiechnęli, żeby to był taki czas dla Was, troszkę rozluźnienia, uśmiechu. Powiecie, ach, ta Lili to ciągle coś wymyśla. I dobrze, kochani, trzeba się czasem pośmiać, wygłupiać, prawda? Witam Was serdecznie, witam wszystkie nowe osoby. Jeżeli jesteś nową osobą na kanale, witam Cię serdecznie, rozgość się, czuj się tu jak u siebie. Zapraszam do komentowania, buszowania po kanale, oczywiście przesyłania dalej materiałów, które są dla Ciebie wartościowe, które czujesz, że mogą komuś się przydać. Polecaj, bo to jest fajne, kiedy te materiały przydają się jak największej ilości osób, żeby mogły się cieszyć tymi podpowiedziami, radami, ostrzeżeniami, które tam są. Szczególnie polecam pogotowie energetyczne, rozwój duchowy, taka playlista długa, słuchajcie, mnóstwo tam już jest materiałów, zobaczcie, zaglądnijcie, warto. Tak, witam Was oczywiście, zapraszam wszystkie osoby, które nie subskrybują, do subskrybowania kanału, ponieważ wtedy łączą się nasze energie i filmiki, kolejne horoskopy, wybierz kartę, wszystko to z Tobą zaczyna jeszcze bardziej rezonować, więc warto, słuchajcie, naprawdę warto. Zapraszam Was także do wspierania, jeżeli ktoś ma ochotę, ma możliwość, jestem zawsze bardzo wdzięczna za najmniejsze nawet cegiełeczki, to jest fantastyczne, że tak tutaj pomagacie, wspieracie ten kanał, już ci wspierający, którzy są, dziękuję Wam, ja co tydzień Wam dziękuję, ja wiem, ale słuchajcie, to jest naprawdę dla mnie coś niesamowitego, coś wielkiego i jestem Wam bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo wdzięczna. Niech jak najwięcej fantastyczności i wspaniałości i cudowności płynie do każdego mojego wspierającego każdego, każdego dnia. Sama piękna energia. A wszystkie jakieś trudne rzeczy niech Was omijają szerokim łukiem. Niech tak jest, niech tak jest. I zapraszam, tam mamy energię dnia, tam mamy, kochani, codziennie wpisy, codziennie karty tarota, codziennie karty orakle, wyroczni, około 5 zawsze, bo tyle można na razie. I zawsze wpis, zawsze coś tam jest, jakieś pytania do nas na dany dzień, a to o numerologii, o jakichś cyferkach, które się pojawiają, różne wydarzenia się, które pojawiają, także astrologiczne, co ważne, to tam rzucam. Zapraszam, kto ma ochotę, to jest na społeczności, na YouTubie, pamiętajcie. Tak, oczywiście zapraszam jak zwykle na grupę zamkniętą facebookową Mistyczny Ogród u Lili Dopisek Społeczność. Kto ma ochotę dowiedzieć się dużo, dużo więcej na temat kropelki astrologii niż ja tutaj mówię, od osób, które są profesjonalistami, astrologami, wrzucam właśnie w ten temat, w tą zakładkę tam na grupie Kropelka Astrologii kilku moich sprawdzonych astrologów, których uwielbiam. I już od długiego czasu korzystam z ich usług, więc też mogę z ręką na sercu polecić. Okej, zacznijmy tą kropelkę astrologii. No tak, grudzień, ten nasz grudzień piękny, magiczny, jak najbardziej, jednak niesie też ze sobą pewne energie. Od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od tej fazy, jaka jest obecnie. 11 grudnia zadziewa nam się, kochani, pierwsza kwadra księżyca. Oczywiście ona nie jest tylko jeden dzień, bo każda z faz jest tak 2-3 dni, więc już tego 10 jest to odczuwalne. Natomiast 11, czyli w sobotę, ja to mówię specjalnie, ja wiem, że od 13, ale to jest ważne, słuchajcie. Pierwsza kwadra, ja jak widzę pierwszą kwadrę na niebie, to zawsze mam takie, aha, coś będzie trzeba załatwić, przewalczyć, coś będzie trzeba postarać się bardziej, gdzieś przyjdzie jakiś test, jakiś sprawdzian. Za każdym razem mi się to sprawdza, słuchajcie, więc zwróć uwagę, jak masz jakieś wyzwania w życiu, coś dziwnego się zadziewa, coś takiego wraca specyficznego, popatrz na niebo, jaka jest, pierwszy kwadrat jest taka połóweczka, tak jakby literka D na niebie. Tak, i słuchajcie, ta pierwsza kwadra przynosi nam oczywiście zmiany, no bo wiadomo, zmiany, te wyzwania właśnie, ale też takie okazje do ponaprawiania tego, co wcześniej nam nie wyszło, jakichś błędów, może jakichś rozmowa gdzieś nie poszła, czyli gdzieś było jakieś niezrozumienie. Tutaj przychodzi jakby ten czas, ta energia, żebyśmy mogli tu posprzątać, żebyśmy mogli to
ponaprawiać. No są to wyzwania, są jakieś rzeczy na drodze, coś się tutaj pojawia, jakieś przeciwności. Często w tym czasie właśnie, słuchajcie, rezygnujemy z rozpoczętej sprawy, dlatego że czujemy opór energii i postanawiamy odpuścić, więc warto popatrzeć na niebo, jeżeli czujesz opór w jakimś obszarze, idź dalej, choćby po malutkim kroczku, jeżeli ci na tym zależy, dlatego że pierwsza kwadra to jest taki sprawdzian. Jeżeli pozytywnie przejdziesz ten sprawdzian, to później to masz szansę zrobić, załatwić, ruszyć, czyli warto się postarać. Jakby nie dać się tej pierwszej kwadrze wybić, prawda, z tego swojego pomysłu. No i potem oczywiście idziemy, przybywa nam księżyca elegancko i idziemy od pierwszej kwadry, słuchajcie, do pełni księżyca. Pełnię księżyca będziemy mieć właśnie 19 w niedzielę, taką kulminację tej pełni, 100% jasności. I ta pełnia, słuchajcie, grudniowa nazywana jest przeróżnie, a to dębowym księżycem, a to księżycem wilków. Ja wam cytuję znowu z tej książeczki, którą już wam polecałam, Magia Księżycowa. Jak ktoś będzie miał ochotę, będzie link pod spodem. Zobacz sobie, bo kiedyś był w dobrej cenie, nie wiem jak teraz, ale to sobie sprawdźcie. Więc tak, ta pełnia właśnie długiej nocy, księżyc wilków, słuchajcie, dębowy księżyc, no i dużo, dużo tutaj innych, o, na przykład księżyc trzaskających drzew, słuchajcie, to też ciekawe. Tak, ogromny zimowy księżyc, no na różne sposoby nazywają tą energię. I tutaj, słuchajcie, później 21 grudnia mamy przesilenie zimowe, prawda, więc też energia niesamowita. Oczywiście w czasie pełni wszystko nabiera, powiedziałabym, intensywności, ostrości. Zaczynamy widzieć, zaczynamy rozumieć, zaczynają wychodzić pewne rzeczy, tak jakby, no bo pełnia to jest to światło, prawda? Pokazują nam się rzeczy ważne, ważne dla każdego z nas, prawda? Wychodzą rzeczy ważne. Pod względem astrologicznym tak naprawdę w grudniu mamy tą kwadraturę Urana do Saturna, która właściwie przez cały grudzień narasta nam. Kulminacja będzie od 23 do 29 grudnia. I słuchajcie, no tutaj ten rewolucyjny Uran ma dosyć troszeczkę już pod koniec tej kwadratury tych limitacji ograniczeń saturnowych, więc trzeba się liczyć z tym, że będzie, może być wybuchowo, burzliwie. Zobaczymy, jak to się będzie nam generalnie, jak nam się to okaże w życiu każdego z nas. Ale trzeba o tym pamiętać, że ta energia narasta, tego buntu, tej rewolucji, tego asertywności do granic możliwości, słuchajcie, więc tutaj, żeby też nie przesadzać, prawda, żeby pamiętać o tym po prostu, że coś takiego jest. Nasza piękna Wenus, planeta miłości, bliskości, związków i tak dalej, od 19 grudnia, słuchajcie, wchodzi nam w retrogradację, już jesteśmy w jej cieniu. Podczas retrogradacji Wenus astrologowie pokazują i mówią za każdym razem, że nie jest dobrym zastanawianie się nad przyjęciem wracacza na przykład. Czyli to nie jest dobry czas na to, by przyjąć kogoś ponownie, dlatego że to nie rokuje jakby, prawda? Dlatego że ta Wenus retrogradując, ona wszystko stawia na celowniku, to co jest związane z miłością, z relacjami, z bliskością, te oczekiwania wszystkie, prawda, to nagle wychodzi, więc będą wychodzić też jakieś przeszłe żale, smutki. Tak, natomiast, aha, i jeszcze właśnie oni mówią, żeby raczej nie wchodzić w nowe związki typowo w retrogradacji, nie wiem jak w cieniu, słuchajcie, jeżeli się już weszło, no to na pewno, jeżeli poznajesz kogoś właśnie w cieniu retrogradacyjnym Wenus, albo w samej retrogradacji, albo tuż po retrogradacji, to są na pewno, jeżeli poznajesz nową osobę, czy to romantycznie, czy jakkolwiek, to jest na pewno bardzo ważna osoba, bardzo ważna dusza dla ciebie energia, czyli warto pobyć z tym kimś, warto porozmawiać, powymieniać informacjami, dlatego że te informacje, te rzeczy może mają ciebie uwolnić, twoje serduszko szczególnie, prawda? Umiejętność kochania właśnie gdzieś może bardziej rozbudzić.
może uwolnić od jakichś ciężarów przeszłości, może właśnie otworzyć czakrę serduszka, więc tu warto sobie na to pozwolić, ale mieć to w pamięci, że ta relacja, jeżeli jest romantyczna, może nie wyjść, słuchajcie, i nie pójść tak, jakbyśmy chcieli. Warto po prostu o tym pamiętać. Natomiast wszystkie związki, które są do tej pory już zawarte i są takie już dłuższe, to one rokują, słuchajcie, na to, że jeżeli to jest wartościowy związek, to poczujesz w tym czasie retrogradacyjnym, bo to wybuchnie jakby z jeszcze większą siłą, będzie więcej jeszcze przyciągania, pociągania, poczujecie się jeszcze bardziej bliscy. Czyli słuchajcie, te relacje, podsumowując, które no nie rokują na przyszłość, mogą się rozpadać w tym czasie, natomiast te, które są wartościowe i rokują dla was, no to będą się utrwalać. Co jeszcze tutaj? No tutaj już zostawmy może tą Wenus. Neptun wyszedł nam 1 grudnia bodajże z retrogradacji, ale tutaj trzeba pamiętać, że jeszcze później te 2 tygodnie jest ten cień znowu postretrogradacyjny Neptuna. No i tutaj jakieś tajemnice, rzeczy ukryte będą wychodzić, będą się pojawiać i tu zobaczcie, cień postretrogradacyjny Neptuna nakłada się na cień przedretrogradacyjny Wenus. Dlatego właśnie te relacje, jacyś byli, mogą wracać z ofertami znowu miłości, ale jednocześnie będziemy widzieć prawdę, słuchajcie, szczególnie w okolicach tej pełni, kiedy ta prawda to po prostu tak może w oczy nam wystrzelić, więc też tutaj trzeba się spodziewać tego, że jakieś rewelacje mogą do nas przychodzić, do każdego z nas. Co tu jeszcze, kochani? Z takiej ostatniej rzeczy czuję, że ważnej, więc tak, do 14 grudnia Mars przechodzi nam przez Skorpiona, a Mars to jest taka energia siły, mocy, prawda, naszej, tego działania, chęci, pasji, no agresji także, no tak, przechodzi przez Skorpiona, prawda, Skorpion znowu ta energia, te cienie, prawda, te smutki, te takie trudne rzeczy, które się zadziewają, ten powiedziałabym niższy pułap może naszych odczuć, uczuć czasem, który nas dopada i tutaj ma Mars w tym, to sobie pomyślcie, czyli ten Mars wyciągał to wszystko, szczególnie dla wszystkich właśnie spod znaku Skorpiona albo gdzieś, jeżeli tego Skorpiona tam masz w kosmogramie, to to wtedy dotyczy i dotyka takich osób szczególnie, przynosząc wszelkiego rodzaju kosmiczne rzeczy, które prowadzą do potężnych przemian, wyrzucania czegoś, zakańczania z życia i to tak dosyć gwałtownie, prawda, bo to daje ten Mars, daje tą siłę. Natomiast słuchajcie, po tym 14 Mars wchodzi nam do Strzelca, hurra, hurra, dlatego że Mars i Strzelec dobrze się razem czują. Mars się nie czuł dobrze w Skorpionie, bo to są energie przeciwne. Skorpion to jest woda, Mars to jest ogień, to są wybuchy, prawda, więc odczujemy różnicę pod tym względem, będzie lepiej, będzie bardziej sympatycznie i na pewno Skorpiony poczują ulgę. Natomiast Strzelce z kolei poczują taką chęć do działania, większą motywację do działania, bo ten Mars będzie napędzał wszystkich Strzelców, oczywiście wszystkich, nie tylko w Słoneczku, gdzie masz Strzelca, ale jeżeli masz gdziekolwiek Strzelca, to też cię to będzie jak najbardziej dotyczyło. Okej, kochani, to tyle kropelki astrologii. I co jeszcze? No jakieś rekomendacje, polecenia. Prosicie mnie, żeby coś podpowiadać. Więc tak, kochani, co ja mogę wam polecić? Ktoś mnie kiedyś pytał takie ekonomiczne karty, żeby kupić, które są niedrogie. Słuchajcie, serdecznie polecam wam te maluszki, anielskie klucze. One są naprawdę bardzo tanie. Na pewno je znacie z czytań. Te maluszki tak z tyłu, jak gdzieś są w którymś z tych sklepów, z których ja korzystam, które tutaj wam podpowiadam, to wam wrzucę linka, jak gdzieś znajdę, anielskie klucze. I oczywiście drugie karty, które też są naprawdę niedrogie, słuchajcie, opiekuńcze karty, to są te karty, z których korzystamy właśnie, słuchajcie, z jednej strony jest napisane coś, prawda, jakaś fajna informacja, z drugiej strony obrazeczek, no ja je bardzo lubię i bardzo często z nich korzystam, mam je już bardzo długo, słuchajcie, i są naprawdę wytrzymałe, naprawdę mam je tylko jedne i są bardzo wytrzymałe i są bardzo niedrogie, więc serdecznie każdemu z was polecam.
Oczywiście, słuchajcie, dalej serdecznie polecam każdemu czaromarownik, kalendarz, planer na rok 2022. Bardzo fajny, dużo fajnych informacji. To już chyba nie będę dużo Wam tutaj, tak tylko troszkę pokażę, bo w sumie co tydzień o tym mówię, ale grudzień jest to jeszcze, kto ma ochotę, fajne i na prezent, słuchajcie, i dla siebie warto. Tak, jeszcze co, obiecałam, aha, że pokażę Wam karty. W tym tygodniu korzystam z tarota Mucha. Tak wygląda pudełeczko. Jeżeli gdzieś będą w którymś z tych sklepów, to też Wam wrzucę linka, żebyście mieli, bo wiem, że wielu z Was mnie potem prosi. To są te karty. Tak, piękne, uwielbiam je. Oczywiście także korzystam z tych opiekuńczych, które już widzieliście. Moje cudowne Spirit Animals. Też uwielbiam. I co jeszcze Wam nie pokazałam? I w tym tygodniu wzięłam nam też kiperki z takich nowości. Też bardzo lubię te karcioszki. Dobra. Jakby ktoś coś chciał, jakby ktoś z Was chciał jakąś rekomendację czegoś konkretnego, czy książki jakiejś, czy jakiś kart tarota na przykład, czy kart anielskich. Ja naprawdę mam dosyć dużo, już dużą kolekcję, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, pytajcie w komentarzach, jak z przyjemnością w kolejnych materiałach Wam pokażę, czy to książkę, czy karty właśnie, czy o co byście nie pytali, jeżeli tylko jestem w stanie, to podpowiem, pomogę. Dobrze, kochani, tyle. Utulam Was serdecznie. Życzę Wam, aby ten nastrój taki grudniowo-magiczny utrzymywał się u każdego z Was i żeby jak najpiękniej przeżyć ten czas i słyszymy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam! Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt, Słońcu w Księżycu i w Ascendencie na czytanie na kolejny tydzień, 13-19 grudnia już, kochani. Tak, zobaczcie, jakie macie piękne tu dekoracje, żeby każdemu było miło, jak oglądacie te horoskopy, żeby Wam było miło, przyjemnie, żeby Wam się robiło tak ciepło na serduszku. Tak jest. Dobrze, zobaczmy, co tu u bliźniąt w tym tygodniu można się spodziewać. Najpierw zobaczymy energię, która może ponownie zapukać do drzwi każdego bliźniaczka, ewentualnie dla innego będzie to coś nowego. Ulala, karta Słońca. Karta Słońca to jest piękny omen, słuchajcie. To jest albo oświecenie, olśnienie, takie zrozumienie. Nagle mówisz, o wow, teraz już wiem, teraz już rozumiem, teraz już wiem, o co tu chodzi, teraz już wiem, jak to zrobić. I później robisz to, czyli szybciutko już idziesz do celu, więc sukces, radość, świętowanie, bardzo dobra taka atmosfera i radosna radość w sercu ogólnie. Natomiast karta ta może to znaczyć dla jakiegoś bliźniaczka ciążę, może znaczyć dobre wiadomości, może znaczyć wiadomości na ten temat, może znaczyć ogólnie dobre wiadomości, które przychodzą, bardzo pozytywne, takie promienne, które sprawiają właśnie, że ten dzień odmienia się na lepsze, kiedy to przychodzi. Tak, jednocześnie karta 19, słuchajcie, mówi mi o tym, że to jest 1 i 9, czyli coś się kończy jako 9, ale coś też nowego jako jedyneczka się zaczyna. Okej, idźmy dalej. Temat główny na ten tydzień, karta sądu ostatecznego. Ciekawe, słuchajcie, bo to jest 19, czyli tu przychodzi jakaś prawda, jakieś zrozumienie, może też we współpracy z kimś, tak mi teraz przyszło. A tu zobaczcie, jest kolejny krok, czyli jest zrozumienie, potem przychodzi za tym ulga, poszerzenie świadomości, poszerzenie wiedzy swojej, zrozumienia, jeżeli były kłopoty zdrowotne, na przykład to tutaj jest, albo możliwość, wiesz już jak zadziałać, przyszła do ciebie ta wiadomość, ta wiedza, ta prawda. Coś tu puszcza, jakby puszczają jakieś, słuchajcie, blokady, jakieś limitacje, pięknie. Oj, tu także radość, zobaczcie, bliźnięta, ale macie piękny rozkład. W relacjach związków, w związkach miłości, tutaj jakaś radość, jakieś świętowanie, więc może ewidentnie ktoś tu przyjdzie z wiadomościami, na przykład o ciąży właśnie, na przykład o powiększeniu rodziny, na przykład o jakichś zaręczynach, coś takiego, co warto świętować i będziecie bardzo kochani tu szczęśliwi. Fantastyczny tydzień dla Was. W finansach, sprawach zawodowych, tutaj mamy arcykapłana.
Może się to łączyć z relacjami, z miłością, i tu pokazane jest małżeństwo jak najbardziej, zaraz jeszcze dopytamy. Ale też jeśli chodzi o finanse, może masz po prostu tą osobę, z którą jesteś w związku w pracy, czyli może pracujecie razem po prostu. Albo tutaj jakieś zasady, reguły w tym tygodniu będzie się trzeba może jakimś przyjrzeć, coś tu zmienić by trzeba. Jakby jakieś stare reguły, zasady gdzieś ci tutaj lekko blokują, ale to dopytamy. Rada na ten tydzień, mamy dwie buławy, tak, podejmij decyzję, dobrze tu czułam. Będzie decyzja do podjęcia, dlatego że ta prawda, która przyjdzie, ona wniesie ci chęć zmiany jednocześnie, bo każda prawda, która przychodzi, jednocześnie przynosi taki wiatr zmian, prawda? Więc tutaj jak najbardziej coś takiego się zadzieje. I będzie tu bliźniaczek myślał, co ja mam wybrać, w którą stronę mam pójść. Czy zostawiam już to, co było przedtem i idę w nowe, czy chcę się trzymać tego dawnego właśnie. No to dla kogoś będzie zmiana związku, zmiana relacji. Może też zostawiasz przeszłość za sobą i już tak ci lekko jest na serduszku, że teraz jesteś w stanie zupełnie się od tego odpiąć jakby i wejść zupełnie w nowe, to co przyszło. Idźmy dalej, zobaczmy dalej, ale macie piękny tydzień póki co, wow, i tu kontynuacja pięknej energii. Zobaczcie, 10 pentakli, to jest, słuchajcie, energia, która odchodzi dla jednych z was, a dla drugich z was może się realizować także w tym tygodniu. To energie są płynne, dla każdego to jest w innym czasie realizacja. Wszystko zależy tak naprawdę od waszych decyzji i szybkości tych decyzji podjętych i tej prawdy, i jak szybko pozwolisz, żeby ta prawda wniosła ci tą swoją świeżość, swoją wartość, tą nowość, która przychodzi. Jak szybko pozwolisz, żeby to do ciebie przyszło, dotarło i tak się rozgościło jakby w tobie, prawda? Zobaczmy tu. Tu mamy 10 pentakli, więc karta piękna. O, wow! 6 kielichów i mamy 9 buław, więc kończy się dla was, kochani, jakiś trudny okres, gdzie bardzo dużo się działo, dużo bliźniaczki przeszły, dużo było wyzwań, trudnych wyzwań i macie bardzo dużo osiągnięć na swoim koncie, natomiast czuję, że nie do końca to doceniacie jakby. I tutaj jakby pojawia się jakaś osoba, która pomaga ci dostrzec to, czego nie widzisz w swoich osiągnięciach. I tu jest cyfra 69, może to być twój bliźniaczy płomień, ale może być też bratnia dusza, która po prostu pojawia się, żeby ci uświadomić twoje osiągnięcia i to, jak bardzo masz możliwość tutaj być z siebie dumna czy dumny. 10 pentakli to jest pokazane, słuchajcie, co było wcześniej, właśnie takie trudne, ciężkie, nieprzyjemne, jak dziewiątki, wszystkie, prawda, co trzeba zakończyć, coś trzeba odpuścić, coś dokończyć na przykład, prawda, to tutaj szóstka pokazuje powrót do równowagi, do harmonii i 10 pentakli to jest wszelkie spełnienie, słuchajcie, to jest dla mnie najlepsza karta w małych arkanach. Dlatego, że dziesiątka pentakli, słuchajcie, ma w sobie wszystkie inne dziesiątki, czyli wszystkie inne zakończenia, 10 kielichów, 10 mieczy, 10 buław i 10 pentakli jest na samym końcu, czyli ta energia tej karty jakby łączy w sobie te wszystkie dziesiątki, czyli tu się coś ewidentnie dla bliźniąt zakańcza, coś co było właśnie trudne, ciężkie, przewlekłe takie, oczywiście, że mogłaby być to jakaś choroba, ale też jakieś problemy życiowe, też finansowe, związkowe, co by tu nie było, teraz w tym tygodniu jest szansa, że to się zakończy. Ale pamiętajcie, kochani, buławy i pentakle to jest energia, która pokazuje działaj, rób coś, nie czekaj aż z nieba poleci, bo nie poleci. Ty musisz tu coś w tym kierunku zrobić. Ok, miej oczy szeroko otwarte, ucz się cieszyć drobiazgami, refleksja, zobaczcie, będzie trzeba się zastanowić nad tą prawdą, która przychodzi i później właśnie oczy i uszy szeroko otwarte, przyglądać się, słuchać to, co przychodzi, obserwować i zastanawiać się, co dobrego to wnosi do mojego życia, jak ja mogę to wykorzystać dla siebie, dla mojej rodziny, prawda? Dla moich przyjaciół. Macie tutaj lwa, więc może się dla kogoś pojawić kochanek. Dla mnie ta karta, no lwy kochane, jak oglądacie, wybaczcie, ale to jest dla mnie karta kochanka. Zresztą słuchajcie, tu tak nawet pisze the lover, prawda? Więc jak najbardziej dla kogoś może się pojawić osoba typu właśnie bliźniaczy płomień, gdzie to przyciąganie, pociąganie będzie między wami intensywne, może się to zadziać, ale
to jednocześnie przynosi ci ulgę i właśnie jesteś w stanie zostawić ze sobą jakiś ciężki czas, który wcześniej się zadziewał, więc jest to fajna energia. Energia, która pomaga ci dokonać jakiegoś przełomu. I karta wieloryba jako totemu zwierzęcego, 65 cyferka, 6-5, słuchajcie, piątka to jest takie, no jakieś wyzwania, jakieś właśnie coś nam staje na drodze, o coś trzeba zawalczyć, tu mamy piątkę, prawda? Jednocześnie nie zawsze, czasem warto jest odpuścić kontrolę i pozwolić, żeby niektóre rzeczy same się zadziewały, dlatego że ta szóstka tutaj, zobaczcie, tu ta szóstka nam się pojawia. Czyli na twojej drodze stanie jakaś szóstka, albo wibracyjna, albo ktoś, kto będzie w stanie i będzie starał się pomóc ci doprowadzić, powrócić do równowagi, do harmonii, ale jednocześnie będzie takie miganie jeszcze w tym tygodniu, czyli trochę możesz mieć opory przed zaufaniem w to, co przyjdzie, może ta wiedza, ta prawda, to coś, co przyjdzie do ciebie, możesz tutaj mieć takie opory, żeby to przyjąć, stąd ta refleksja będzie potrzebna, zastanowienie. No i może doradzenie się, bo karta arcykapłana dla mnie to też jest mądry doradca, ktoś, kto dużo przeżył, ma doświadczenie i wie, jak podpowiedzieć. Tutaj mamy kartę byka, tutaj mamy kartę lwa, typowo, no strzelec też mi się tu przewija, ale oczywiście są buławy, więc to będzie też i baran możliwy dla kogoś, czyli lew, baran, strzelec. No byk jak najbardziej, ale mamy też i pentakli więcej, więc też i koziorożec, panna ewentualnie. Zaraz dopytamy, jeszcze będziemy mieć więcej kart tarota. No i lew tu oczywiście ewidentnie jako taki bardzo ważny w tym tygodniu. Może chodzić o to, by bliźniaczek w tym tygodniu mówił. Mów o emocjach, mów o uczuciach, mów co masz w głowie. Mów, żeby to było jasne dla innych. To zdecydowanie pomoże ci doprowadzić jakieś relacje do pięknej atmosfery, do powrót do jakiejś wesołej, radosnej atmosfery, takiego bycia razem, ale z radością, bardzo piękna energia. I tutaj mamy wiadomość jakąś, która może ciebie właśnie delikatnie na początku zestresować. To jest to, co czuję, że tu przyjdzie, dlatego że te dwie karty to nie jest taka prawda, prawda jak as mieczy, prawda, kiedy coś tam przychodzi, jakaś coś. Tu przychodzi jakieś wow, ogromne takie zrozumienie, które na początku właśnie może sprawić, że trochę cię to poruszy wewnętrznie. Ale słuchajcie, cyfra 14, ona zawsze mówi o tym, że jednocześnie z tą wiadomością masz tą energię, masz tą moc w sobie, żeby sobie z tym poradzić. Żeby umieć, żeby to będziesz potrafić to jakby przyjąć, przetworzyć w sobie i wiedzieć, co zrobić dalej, albo jak zadziałać, co z tym zrobić, na przykład doradzić się kogoś, prawda? Więc na spokojnie tutaj, jak ta wiadomość, informacja, prawda przyjdzie, weź głęboki oddech i przypomnij sobie moje czytanie. Wszystko jest w porządku, pomalutku, po jednym kroku i to wszystko ułoży się na nowo i zrozumiesz, wszystko zrozumiesz pięknie. No i mamy tego messengera, posłańca jakiegoś, rycerz buław tutaj biegnie z tymi informacjami, czyli ktoś bardzo, bardzo energiczny, chciałam powiedzieć, aktywny. Może to być oczywiście ktoś spod znaku, tak jak powiedziałam, strzelca, lwa i tak czuję tutaj barana gdzieś na końcu jako znak, ale może to być po prostu bardzo energiczna osoba, która lubi przekazywać informacje, wiadomości i robi to w sposób dosyć intensywny, powiem tak. Może to być oczywiście dla jakiegoś bliźniaczka także powrót wracacza, kogoś z przyszłości, bo mamy 6 kielichów, mamy 69, mamy tutaj rycerza buław, więc ewidentnie może powrócić ktoś z przeszłości. Będzie trzeba się tym bliźniaczkowi zająć, tak, i może być ten ktoś z przeszłości w takim nastroju, gdzie będzie chcieć na nowo coś zaproponować, jakąś ofertę, może zaproszenie, jakaś randka, flirt, romans, może to być dla kogoś oczywiście nowa osoba, zupełnie nowa osoba. Tak, to zrozumienie może dotyczyć dla wielu bliźniąt finansów, pracy, pieniędzy, zrozumienia tego obszaru,
I też takiego zrozumienia, tego poczucia wdzięczności, jestem wdzięczna za to, co mam, mam dużo tak naprawdę, czyli może przyjść takie poczucie, taka świadomość, że ja naprawdę mam dużo, może wcześniej nie udawało ci się tego dostrzec, a w tym tygodniu z jakiegoś powodu dostrzeżesz właśnie to, jak dużo masz wokół siebie i zrozumiesz, że warto się skupiać na tym, co mamy, bo to jest energia bardzo pozytywna, a nie na tym, czego nie mamy, prawda? Bo to jest energia, która przynosi straty. Zobaczcie, tutaj przepiękna karta cesarzowej, jak mówię tutaj, ewidentnie jakieś panie będą świętować ciążę, może narodziny dziecka, albo narodziny nowego związku relacji, więc może ktoś wchodzi w nową relację, w nowy związek i tutaj jest celebracja, może jakieś przyjęcie przy tym, może jakaś fajna randka, ale taka już bardziej na poważnie bym powiedziała, więc może to być ktoś już w związku, może jesteście już w związku i taka radość z jakiegoś powodu zagaszcza w tym związku. Coś fajnego się zadziewa u bliźniąt. W tym tygodniu ewidentnie karta cesarzowej przynosi radość, spełnienie, sukces, dostatek, pełnię taką satysfakcję, więc tutaj w relacjach coś się bardzo fajnego u was dzieje w tym tygodniu. Tutaj jeżeli chodzi o to pracę, finanse, ja mówię zawsze te działania na zewnątrz naszego domu. Tu mamy siedem mieczy. Siedem mieczy, słuchajcie, plus arcykapłan. Ewidentnie tutaj jest jakiś samosabotaż, ja bym powiedziała. Czyli warto właśnie poddać refleksji, tak jak tu mamy pokazane, swoje podejście do pewnych spraw, szczególnie do spraw pieniądza, właśnie do spraw zarabiania, do spraw rozwoju, samorozwoju, wartości własnej, na co sobie mogę pozwolić w życiu, na co nie mogę i te blokady właśnie, które bardzo często sami sobie tworzymy i sami sobie je wmawiamy, więc tutaj będzie trzeba się dobrze zastanowić, czy ja gdzieś nie samosabotuję sobie swojego dobrostanu na przykład, prawda, bo tu jest pokazane, możesz mieć dobrobyt, ale jednocześnie jest pokazane, trzymasz się kurczowo jakichś starych zasad, które tobie działają na szkodę. No i zobaczcie, dwie buławy i as pentakli, czyli wybierz mądrze, idź tam, gdzie widzisz, że będzie dla ciebie zysk, gdzie będzie dla ciebie korzystnie, gdzie będzie dla ciebie rozwój, gdzie będzie dla ciebie to coś nowego, co cię cieszy i raduje. I zobaczcie, na końcu tutaj na potwierdzenie mamy, zakończacie jakiś bardzo trudny, ciężki okres, który dał się konkretnie wam we znaki. Ewidentnie widać, że macie dosyć, ale tak jak mówiłam na początku, nie doceniacie jakby swoich osiągnięć. Natomiast ta dziewiątka pentakli już widać tu, że ten tydzień wam pokaże te swoje osiągnięcia i będziecie w stanie je docenić. Może się właśnie pojawi wam na drodze też ktoś, kto wam to uświadomi albo sami to zauważycie z jakiegoś powodu. Odpuść kontrolowanie. Słuchajcie, bardzo często to kontrolowanie nasze, kiedy nam się wydaje, że musimy pewne rzeczy kontrolować, bo to jest dobre, po czym później się okazuje, że jak puszczamy to kontrolę, to właśnie wtedy zaczyna się dopiero dobrze dziać. Ja tu czuję, kochane bliźnięta, że jak puścicie kontrolę, taką sztywną kontrolę, gdzie wam się właśnie wydaje, że musicie to trzymać tak sztywno, to zaczną się otwierać przed wami inne drzwi, drzwi, które doprowadzą was do naprawdę fajnych obszarów, tylko pozwólcie na to, żeby wszechświat dla was pozytywnie zadziałał. I jak przyjdzie ten as pentakli, czyli to jest ogromne błogosławieństwo w tym tygodniu, złapcie to, żeby nie przegapić. I tu mamy dwie karty ukrytej prawdy dla bliźniąt. No, ciekawe, słuchajcie, bo tu ktoś ukrywa przed wami prawdziwą twarz swoją. Może to być w pracy tutaj, bo ta siódemka mieczy pokazuje oczywiście osoby nieuczciwe, fałszywe, z fałszywą maską na twarzy, pokazujące inne rzeczy na zewnątrz, niż tak naprawdę mają intencje. Więc jeżeli w pracy masz podejrzenia co do takiej osoby, to tutaj masz potwierdzenie, że tak, ten ktoś ukrywa przed tobą właściwe intencje. Tak jest. Druga wiadomość, po tym jak dowiedziałam się prawdy, to mnie no tak bardzo silnie uderzyło i jak to przetłumaczyć, poturbowało bym powiedziała. Więc teraz pytanie, czy to ty masz w sobie taką informację dla kogoś, czy to dla ciebie ktoś wysyła, ktoś się czegoś dowiedział, wyszła na jaw jakaś prawda. Możliwe, że ta prawda, która
tutaj jest ukrywana przez tą osobą, w tym tygodniu wyjdzie. I to może być to takie szok, prawda? Szok. Ewidentnie szok, jakaś zaskakująca prawda wychodzi. I oczywiście dla każdego będzie to co innego, prawda? Tu jest to czytanie ogólne, wiadome, trzeba pamiętać o tym, ale słuchajcie, ogólnie ten tydzień rysuje się naprawdę przepięknie, słuchajcie. No i mamy, tak czułam, pierścionek zaręczynowy, czyli jakaś unia, jakieś połączenie, jakieś partnerstwo, dopełnienie, może tu ktoś będzie wchodził w związek albo wchodził na wyższy poziom związku, zaręczyny, oświadczyny, mnóstwo rzeczy, podejmij się ryzyka, daj sobie możliwość, rzuć się w to. Uważaj, żeby nie próbować właśnie wszystkiego kontrolować, żeby nie być takim szalonym strategiem, który wszystko musi trzymać, prawda, bardzo kurczowo, dlatego że no, wielu ludzi nie lubi tej kontroli, słuchajcie, i to jest bardzo łatwo wyczuwalne u drugiej osoby, więc ja tu czuję, bliźniaczku kochany, jak czujesz, że to do ciebie, odpuść kontroli trochę. Tam, gdzie możesz, tam, gdzie masz możliwość, pozwól, żeby pewne rzeczy zadziewały się same. I tu słuchajcie, bardzo czuję tą kartę jeszcze dla was. Szanuj samego siebie. Sama najlepiej osądzisz, co jest dla ciebie właściwe. Szanuj swoją osobę, bo tak naprawdę słuchajcie, jak to powiedzieć, osoba, która jest z nami zawsze, od zawsze i na zawsze, to my jesteśmy sami dla siebie, więc tu trzeba szanować tą relację też. Szanować swoją energię, szanować swój czas i pamiętaj o miłości własnej. Do 50%, jak sobie podarujesz miłości własnej, to jest naprawdę cudowne, a później drugie 50% podaruj dopiero innym, nie inaczej, bo jak podarujesz innym całe 100% ze swojego kielicha, no to jest toksyczne. Kto tak robi? To tak jakbyś wzięła, dostała wypłatę i wyszła na ulicę i rozdała wszystkie pieniądze ludziom. Macie ludziska, proszę bardzo, wypłata przyszła i tak rozdajesz i potem co ci zostanie? Nic. Ludzie to najlepiej na pieniądzach rozumią. Tak samo z miłością własną. Trzeba zostawić sobie wystarczająco, żeby móc przeżyć, przetrwać, prawda? A dopiero te nadwyżki można się tym podzielić z każdym, prawda? Z każdym dla ciebie bliskim, ważnym. No i o tym trzeba pamiętać. Okej, idźmy tutaj już do tych pytań, słuchajcie. Tak nie może, mamy trzy jak zawsze. Możecie sobie zadać jedno, dwa lub trzy pytanka, gdzie odpowiedzi są takie konkretne właśnie. Tak nie może, dobry czas, niewłaściwy czas. Pierwszy, drugi, trzeci stosik. Kto gotowy, lecimy, kto nie gotowy, zatrzymaj sobie. Pierwszy stosik. Niewłaściwy moment, zaczekaj. Czyli zaczekaj, zaobserwuj, przyglądaj się, zastanów się, prawda? Zaplanuj. Drugi stosik. Najpierw odpuść przeszłość, czyli tu jakieś jeszcze z przeszłości rzeczy. Może patrzysz na to, co się zadziewa obecnie przez pryzmat starych wydarzeń i doświadczeń. To jest, słuchajcie, zawsze krzywe lustro i zawsze wprowadza toksyczne sytuacje. Więc uwaga, uwaga, uwaga na to, czerwona lampka. Trzeci stosik, tutaj mamy po prostu nie. I teraz tak, kochani, pamiętajcie, że każdą z tych odpowiedzi możecie zmienić, bo twój los jest w twoich rękach, to wszystko zależy od twoich decyzji, twojego nastawienia i chęci ewolucji, zmiany. Więc im więcej tej prawdy w tym tygodniu przyjmiesz do siebie i później coś z tym zrobisz, tym więcej tutaj będzie miało to wpływu też na te odpowiedzi. Pamiętajcie o tym, że te odpowiedzi są tylko na ten moment i to już tyle, kochani, na ten tydzień. Tak, nic już nie chcę mówić. Zakończajcie to co do zakończenia, bo te dziewiątki tu tak krzyczą do mnie aż po prostu bardzo. Macie piękne możliwości, niesamowity dar od wszechświata. Pytanie, czy podejmiesz się tego, czy to weźmiesz? No, ja bym wzięła. Każdy z was zrobi jak czuje. Pozdrawiam, kochani.